artykuł 190a, paragraf 1 i paragraf 2 kodeksu karnego. Sprawdzimy teraz obecność. Na rozprawie stoi się oskarżony Adrian Zawisza. Wraz z obrońcą z urzędu Moniką Pokorą z Kancelarii Adwokackiej w Strzyżowie. Obecna. Stawia się pokrzywdzona małoletnia Dominika Kot. Obecna. Osobiście wraz z przedstawicielem ustawowym matką Marią Kot. Obecna. Czy będzie pani działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego? Tak, Wysoki Sądzie. Od tego momentu przysługują pani prawa oskarżyciela posiłkowego. Jest pani stroną postępowania sądowego, a więc może pani być obecna przy wszystkich czynnościach sądu w tej sprawie? Może pani zadawać pytania osobom przesłuchiwanym? Zabierać głos przed wydaniem wyroku? Jeśli uzna pani, że narusza pani interesy lub jest z innych powodów niesprawiedliwe. Za prokuraturą rejonową w Strzyżowie staje prokurator Dominika Kowalska. Jestem. Stawili się świadkowie Klaudia Grandys. Jestem. Błażej Bąk. Jestem. Jan Zawisza. Obecny. Biegły sądowy psychiatra Krzysztof Sądej. Proszę świadków o opuszczenie sali, na której pozostają tylko strony, obrońca i biegły oraz publiczność. Proszę o skarbnego powstanie, bo sąd odbierze do pana niezbędne dane dla protokołu. Proszę też o dokument tożsamości. Jak się pan nazywa? Adrian Zawisza. Proszę podać imiona rodziców, nazwisko pańskiej matki. Ja z domu Markowska. Kiedy, gdzie pan się urodził? Urodziłem się 14 lutego 1995 roku w Rzeszowie. Gdzie pan mieszka? W Strzyżowie przy ulicy 3 Maja 1317. Jakie pan ma wykształcenie? Zawodowe, z zawodu się kojarzę. Czym się pan zajmuje? Jestem bezrobotny. No z czego pan się utrzymuje? Jestem na utrzymaniu ojca. Czy posiada pan jakieś majątek nieruchome lub nieruchome? Nie. Czy był pan wcześniej karany? Nie. Nie mam, miałem sprawę pieniędzy. Czego dotyczyła tam ta sprawa? Pobiłem kolegę w szkole, a poza tym pojedynczy go wyrabiałem. Czy leczył się pan psychiatrycznie neurologicznym odwykowo? Nie. Dane oskarżonego są ustalone na podstawie oświadczenia ustnego i dowodu osobistego APM 34-45-67. Czy strony składają jakieś wnioski formalne przed rozpoczęciem przewodu sądowego? Nie. Nie. W takiej sytuacji otwieram przewód sądowy i proszę prokuratora o czytanie aktu oskarżenia. Oskarżam Adriana Zawisza, syna Jana i Joanny z domu Markowska, urodzonego 14 lutego 1995 roku w Rzeszowie, zamieszkałego na stałe w Strzyżowie przy ulicy 3 Maja 1/17, obywatelstwa polskiego, o wykształceniu zawodowym, z zawodu kucharz małej gastronomii, bezrobotnego kawalera, przebywającego na wolności, środka zapobiegawczego nie zastosowano, niekaranego oto rzekł. W okresie od 3 stycznia 2016 roku do 3 marca 2016 roku w Strzyżowie w województwie podkarpackim uporczywie nękał Dominikę Kot poprzez wysyłanie licznych wiadomości SMS na jej telefon komórkowy o numerze 515-232-996, śledzenie jej w drodze do szkoły, pojawienie się pod jej domem w Strzyżowie przy ulicy Mickiewicza 27, natrętne składanie propozycji spotkań oraz dążenie do nawiązania kontaktu poprzez portale społecznościowe, wzbudzając przez to u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszając jej prywatność, a nadto podszywając się pod nią poprzez korzystanie przy tym z fikcyjnych kont na portalach matrymonialnych, wykorzystał jej wizerunek i jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody osobistej, umieszczając komentarze zawierające treści erotyczne pod jej zdjęciami wysyłanymi z jego telefonu, wywołując u pokrzywdzonej stany lękowe, załamania nerwowe oraz konieczność specjalistycznego leczenia psychiatrycznego. To jest popełnienie czynu z artykułu 190a paragraf 1 oraz artykułu 190a paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. Proszę wstać. Połączono oskarżonego w prawie składania wyjaśnień. Może pan również bez składania przyczyny odmówić składania wyjaśnień, bądź odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania.
Czy rozumie pan treść stawionego zarzutu? Tak. Czy oskarżony przyznaje się do zarzuconego uczynu? Nie przyznaję się. Czy oskarżony będzie składał wyjaśnienie? Jeśli tak, to jakie? Tak, będę wyjaśniał. Udziela pan głosu, co pan chce powiedzieć w tej sprawie? Nie chciałem zrobić krzywdy Dominice. Poznałem ją na zabawie sylwestrowej i tak mi się spodobała, że się zakochałem. Była to miłość z pierwszego wejrzenia. Najgorsze w tym wszystkim było to, że nie potrafiłem do niej podejść ani się przedstawić. Dlatego też poprosiłem kolegów, aby pomogli mi zdobyć do niej jakieś namiary. Stwierdziłem, że uda mi się nawiązać znajomo za pośrednictwem internetu. Ona jest taka piękna dziś. Proszę oskarżonego o składanie wyjaśnień o czynu, który mu się zarzuca, a nie sprawia wady pokrzywdzonej. Dobrze, wysoki sądzie. Zacząłem biegać wieczorami, chciałem poprawić swoją kondycję. Raz przypadkowo spotkałem Dominikę, jak wracała z koleżanką do domu. Schowałem się za drzewem, bo nie chciałem, żeby mnie spotkała. Nie śledziłem jej. Wysyłałem jej tylko SMS-y, bo myślałem, że w ten sposób się lepiej poznamy i nasza przyjaźń przerodzi się w bliższą miłość. Taka historia jest nieprawdziwa. Czy z strony mają jakieś pytania? Poczuwał się pan pod Dominikę Kot, tworząc fikcyjne kontra matrymonialne w internecie? Nie. Jak pan się stosuje do komentarzy erotycznych umieszczonych pod zdjęciami Dominiki Kot, wysyłanych z perskiego telefonu? To nie ja napisałam. Czy wysyłał pan SMS-y do Dominiki Kot, mimo tego, że nie chciał się z panem spotkać? Tak, myślałem, że to porządne dzieje. Pan wiesz, chciałeś skrzywdzić moją córkę. Proszę odpowiednie zachowanie na sali rozpraw, bowiem w innym wypadku zostanie na panią nałożona kara do 3000 zł. Czy oskarżyciel posiłkowy miał jakieś pytania? Nie, przepraszam wysoki sądzie, ale nie mogę patrzeć na tego kłamcę i słuchać tych jego bajek. Zostanie przesłuchana pani później, ale teraz proszę o zachowanie spokoju i powagi w sądzie. Czy ktoś ma pytania do oskarżonego? Tak, wysoki sądzie. Czy ktoś mógł mieć dostęp do pana telefonu komórkowego? Tak, moi koledzy mają powiedzieć pan telefon, a potem nie był koszykówki do salonu do szatni. A czy pokrzywdzona chciała się spotkać? Nie. Nie, ale myślałem, że to porządna dziewczyna i tak dalej godną. Jak się pan odniesie do umieszczenia w internecie obraźliwych informacji na temat Dominiki Kot? To nie ja. Umieściłem to zdjęcie w bikini, ale to komentarz, że to nie ja, może sama je napisała. Czy pan się dzieje swoją wiedzą, czy przypuszczeniami? Tylko to przypuszczam. Czy zauważa pan, że pana obrona sprowadza się do zaprzeczenia zarzutowi? Zauważam, ale ja tylko mówię prawdę. Czy mówi pan prawdę, zdecyduje sąd? Czy wie pan, dlaczego sąd ma dać panu wiarę, a nie świadkom, którzy pana obciążają? Wiem, bo ja mówię prawdę, a nie. Zarządza postępowanie dowodowe i pouczam oskarżonego przysługującym mu prawie zadawania pytania o pytanie osobom przesłuchiwanym oraz kolejnie wyjaśnień co do każdego dowodu. Są przesłuchane z charakterze świadka Dominiki Kot. Proszę podejść do pulpitu. Jak się pani nazywa? Nazywam się Dominika Kot. Ile ma pani lat? 17 lat ukończone. Kim pani jest z zawodu? Jestem uczennicą liceum. Gdzie pani mieszka? W Strzyżowie. Czy była pani karna z ukarania pokrzywdy zeznań? Nie. Czy jest pani dla oskarżonego obca czy krewna? Obca. Pouczam świadka zgodnie z artykułem 233 paragraf 1 Kodeksu Karnego odpowiedzialności karnej ze składania fałszywych zeznań, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Świadka słuchamy za przyleczeniem czy bez? Proszę wszystkich obecnych na sali o powstanie, a świadka proszę o powtórzenie za mną do przyleczenia. Świadoma znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówiła szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając. Z tego, co jest mi wiadome. Dziękuję bardzo. Co pani robi w tej sprawie? Wysoki sądzie. Byłam nękana przez Adriana Zawisza. Napisał do mnie zaraz po imprezie sylwestrowej na Facebooku. Z braku ciekawszego zajęcia wdałam się z nim w rozmowę. Wydawał mi się bardzo sympatyczny. Następnego dnia zaczęłam dostawać od niego SMS-y z wyznaniami miłosnymi. Z początku było to mdle. Chciał mnie zaprosić na kolację, ale odmówiłam, ponieważ nie znałam go. Z dnia na dzień wiadomości było coraz więcej,
i były one coraz bardziej śmielsze. Parę razy widziałam go przed swoim domem. Zdziwiło mnie to, ponieważ nie podobało mu swojego adresu zamieszkania. Numeru telefonu też nie. W drodze do szkoły często miałam wrażenie, że ktoś mnie śledzi. Zaczęłam się bać. Najgorsze jednak były informacje, które Adrian umieścił w internecie oraz komentarze, czyli moje zdjęcie w bikini. Od tamtego dnia wszyscy naśmiewają się ze mnie. Jest mi z tym bardzo źle. Przestałam się uczyć, zapisałam się na leczenie do psychiatry. Proszę powiedzieć, jakie treści komentarzy zostały umieszczone na Facebooku? Były to komentarze o treści erotycznej, że nie wydaje się fotografować za pieniądze w bikini lub nawet. Czy oskarżyciel posiłkowy ma jakieś pytania? Nie. Czy widziała Pani pod swoim domem Adriana Zawiszę? Tak. Może Pani powiedzieć sądowi ile razy? Kilka razy na pewno. A może wymyśliła Pani całą tę historię, żeby oczernić oskarżonego? Uchylam to pytanie na mocy artykułu 171 paragraf 6 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 370 paragraf 4 Kodeksu Postępowania Karnego jako pytanie nieistotne oraz niestosowne. Czy oskarżony ma pytanie? Nie. Dziękuję, śledztwo jest wolne, ale może to zasadna sami losowa. Swą przesłuchę teraz w charakterze świadka Maria Pot. Proszę odpowiedzieć. Jak się Pani nazywa? Maria Kot. Ile ma Pani lat? 43. Kim Pani jest z zawodu? Księgowa. Gdzie Pani mieszka? W Strzyżowie. Czy była Pani karana na składanie fałszywych zeznań? Nie. Czy jest Pani oskarżona o pokrzywdzenie obca czy krewna? Dla oskarżonego obca, dla pokrzywdzonej matka. Pouczam świadka odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Świadko, słuchamy za przyrzeczeniem czy bez? Bez. Bez. Dziękuję, jestem postanowiony przesłuchać świadka bez przyrzeczenia wobec sprzeciwu brak obecnych stron. Co Pani wiadomo w tej sprawie? Moja córka, tuż po imprezie sylwestrowej, stała się nerwowa i często przysiadywała w domu, co wcześniej było rzadkością. Straciła apetyt i była ciągle smutna. Z początku myślałam, że Dominika jest chora. Jednak gdy ten stan utrzymywał się, zaczęłam się niepokoić. W końcu opowiedziałam, co się stało. Udałyśmy się na policję i córka złożyła zeznania. Teraz już wiem, że to Adrian jest w pełni odpowiedzialny za to, co się z nią dzieje. Ten młot jest winny popełnienia przestępstwa i doprowadzenia mojej córki do tak fatalnego stanu zdrowia. Wysoki sądzie, on musi ponieść konsekwencje za swoje czyny. Czy widziała Pani kogoś obcego, kręcącego się koło domu w okolicy? Nie, nie przypominam sobie, ale to może dlatego, że nigdy nie zwracałam na to uwagi. Kiedy córka ujawniła Pani, że jest nękana? Kiedy zaczęła chodzić smutna, straciła apetyt i jak myślałam, że jest chora. Zaczęłam się niepokoić, aż w końcu córka opowiedziała mi całą tą historię. Jak Pani zareagowała? Udałyśmy się na policję, ale powiedziała mi, że jakoś to będzie. Czy oskarżona pytanie do świadka? Nie. Czy wcześniej miała Pani jakieś problemy z córką? Nie. To spokojna i rozsądna dziewczyna. Nigdy się za nią nie wstydziłam. Zawsze wiedziała, co i dlaczego robi. Jak się Pani dowiedziała z zdjęcia córki w internecie? Gdy wróciłam z pracy, córka siedziała w pokoju, cała zapłakana. Gdy o wszystkim mi opowiedziała, od razu udałyśmy się ponownie na policję. Dziękuję bardzo, proszę o zajęcie ze swojego miejsca z powrotem. Są przesłucha teraz charakterze świadka Gordie Grandes. Proszę o wezwanie tego świadka. Świadek Gordie Grandes. Jak się Pani nazywa? Claudia Grandes. Ile ma Pani lat? Mam 17 lat. 17 lat ukończonych? Tak. Kim Pani jest z zawodu? Bez zawodu. Uczę się jeszcze w liceum. Gdzie Pani mieszka? W Strzyżowie. Czy była Pani karana składania fałszywych zeznań? Nie. Stosunek dla stron? Obca dla obu stron. Pouczę świadka odpowiedzialności karania za składanie fałszywych zeznań. Świadka słuchamy za przyrzeczeniem czy bez? Bez. Bez. Dziękuję, są postanowione przesłuchać świadka bez przyczynienia wobec sprzeciwu dla obecnej strony. Co Pani wiadomo w tej sprawie? Od jakiegoś czasu Dominika bardzo się zmieniła. Stała się płochliwa, szybko denerwowała się oraz gdy gdzieś wychodziłyśmy razem, często oglądała się za siebie. Kilkanaście razy prosiła mnie, abym towarzyszyła jej w drodze do szkoły, ponieważ nie chciała chodzić sama. Wtedy opowiedziała mi,
że jest nękana przez obecnego tutaj Adriana Zawiszę, który poznał ją na zabawie sylwestrowej i od tego czasu nie dawał jej spokoju. Wypisywał wiadomości na Facebooku, wysyłał jej kilkadziesiąt SMS-ów dziennie z wyznaniami miłosnymi. Kilkadziesiąt razy zostawał pod jej domem. To wszystko, co jest mi wiadomo w tej sprawie. Nie mam pytań. Czy oskarżyciel posiłkowy ma jakieś pytania? Nie. Czy w pani obecności oskarżony zaczepiał pokrzywdzoną lub groził jej? Nie, w mojej obecności nigdy. A czy widziała go pani pod szkołą, pod domem pokrzywdzonej lub w innym miejscu, jak śledzi pokrzywdzoną lub grozi jej? Tak, z 10 razy. Dziękuję. Czy oskarżona ma pytanie do świadka? Nie. Czy pokrzywdzona była lubiana w klasie? Tak, wszyscy ją lubimy. Ostatnio nawet została wybrana przewodniczącą klasy. A czy Dominika miała jakieś wrogi w szkole? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Dziękuję, świadek zwolny, ale może pozostawię na sali rozpraw. Sąd przesuwa teraz na redaktorze świadka Bożeja Boga. Świadek Błażej Boga. Jak się pan nazywa? Bożej Boga. Ile pan ma lat? 38. Kim pan jest z zawodu? Nauczycielem. Gdzie pan mieszka? Strzyżowie. Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie. Kim jest pan na stronę? Obcy czy krewny? Obcy. Połączę świadka odpowiedzialności i krewny za składanie fałszywych zeznań. Świadko słuchamy za przyrzeczeniem czy bez? Bez. Dziękuję, sąd postanowił przesłuchać świadka bez przyrzeczenia wobec przeciwu wbrew obecnych stron. Co pan wiadomo w tej sprawie? Wysoki sądzie, jestem nauczycielem od 10 lat i potrafię dostrzec, kiedy moi uczniowie zachowują się inaczej niż zwykle. Dominika to świetna dziewczyna, bardzo ambitna. Zawsze chciała iść na medycynę. Była nawet przewodniczącą klasy. Umiała odradzać swoim optymizmem innych. A teraz przesiaduje pod salą zupełnie sama i rozmawia z koleżankami. Po świętach wróciła bardzo zmieniona. Była ciągle rozkojarzona i radziła sobie z zadaniami, a co najgorsze przestała się uczyć. Próbowałem podpytywać, czy może coś się stało, może była sytuacja w rodzinie. Lecz zaprzeczała, mówiła, że wszystko jest w porządku. Raz widziałem, że na terenie szkoły kręcił się jakiś obcy chłopak i gdy Dominika skończyła zajęcia, zaczął iść za nią. Lecz zbagatelizowałem tę sytuację. Do nauczycieli dotarły sygnały, że ktoś umieścił obraźliwe zdjęcia Dominiki w internecie z jakimiś głupimi podpisami czy też komentarzami. Mniej więcej tyle miał w sprawie. Czy Dominika jest dobrą uczennicą? Tak, Dominika to wzorowa uczennica, bardzo ambitna. Była ona przewodniczącą klasy. Ale po nowym roku jej wyniki w nauce znacznie się pogorszyły. Przestała się uczyć, ciągle była rozkojarzona. Proszę powiedzieć, czy widział pan oskarżonego na terenie szkoły? Raz widziałem jakiegoś obcego chłopaka, który kręcił się na terenie szkoły i gdy Dominika skończyła lekcję, zaczął iść za nią. Lecz zbagatelizowałem tę sytuację. Nie jestem pewien, a tylko wydaje mi się, że tym obcym mężczyznom były oskarżony. Jeśli nie ma innych pytań do świadka, to się daje wygląda. Słuchajcie, to teraz świadka Jana Zawisza. Proszę wezwać tego świadka. Świadek Jan Zawisza. Jak się pan nazywa? Jan Zawisza. Ile pan ma lat? Mam 47 lat. Kim pan jest z zawodu? Jestem farmaceutą. Gdzie pan mieszka? Strzyżowy. Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań? Nie. Czy jest pan z oskarżonym spokrewnionym? Tak, to mój syn. W takiej sytuacji przysługuje panu prawo do odmowy składania zeznań, jako że jest pan z osobą najbliższą do oskarżonego. Może też pan odmówić odpowiedzi na pytania, które narażą pana syna na odpowiedzialność karną. Czy chce pan zeznawać? Chcę zeznawać. Włącza środka odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Środka słuchamy za przyrzeczeniem czy bez? Bez. Dziękuję, sąd postanowił przesłuchać świadka bez przyrzeczenia wobec sprzeciwu brak obecnych stron. Co pan wiadomo w tej sprawie? Wysoki sądzie, ja nie wierzę w całą tą historię. To wszystko jest nieprawda. Mój synek to porządny mężczyzna. Spokojny statecy. Zawsze wraca z domu przed północą. Nie mam z nim żadnych problemów wychowawczych. Takie dziecko to skarb. Nigdy nie uwierzę, że mógłby kogoś skrzywdzić. Ach, ta dzisiejsza młodzież ubiera się wyzywająco. Te prowokujące zachowania i zwracanie na siebie uwagi. Dominika na pewno wymyśliła całą tą historię, że zwrócić na siebie uwagę. Zresztą nie wiem czym.
Proszę zwracać się do sądu. Ojciec najlepiej zna swoje dziecko. Uważam, że mój synek jest niewinny. Przecież każdy ma teraz te Facebooki, Twittery, Messengery. Nie jest powiedziane, że zrobił dla Adriana. Czy syn często wychodził z domu? Tak, jest młody, to mu się nie dziwię. Siedzenie w domu nie należy na dzika przyznać. Jak często wychodzi? Nie wiem dokładnie, bo często nie mam jej w domu. Czasami zdarza mi się zostać w pracy, nawet na dwie zmiany, żeby starczyło na życie. Czy syn jest agresywny? Nie, broń Boże. To wzór łagodności i naśladowania. Wszyscy go lubią, on by nikogo nie skrzywdził. Czy słyszał pan, że syn poznał pokrzywdzoną? Tak, często o niej wspominał. Rzadziej wychodził, ciągle siedział przy komputerze. Czy syn przedstawił wybrankę? Nie, bo myślałem, że się wstydził, bo w skromnych warunkach mieszkamy, w dwupokojowej kawalerce. Czy widział pan zdjęcia pokrzywdzonej, albo wiadomości do niej w komputerze syna? Nie, rzadko wchodzę do pokoju syna. Ufam mu i nigdy go nie sprawdzam. Wysoki sądzie, teraz wychowuję go sam, nigdy nie miałem z nim problemów. Czyżby zapomniał pan o sprawie przed sądem rodzinnym? A, no tak, ale to stare dzieje. Poza tym niesłusznie posądzona Adrianka o pobicie tamtego kolegi. Niesłusznie posądzona, opowiada pan? A wagary, a papierosy? Nic się zupełnie panu nie przypomina? Bo nigdy nie miał z nim panu problemów, tak? Ja jestem prosty mężczyzna. Nie trzeba mi tego przypominać. Takie papierosy i bagary to nic wielkiego. Przecież każdy kiedyś palił i bagarował. Wysoki sądzie, ja jestem prosty mężczyzna. Nie trzeba mi tego przypominać. Takie wagary i papierosy to nic wielkiego. Przecież każdy kiedyś palił i bagarował. Powtarzam jak każdy ojciec. Takie dziecko to skarb. Niech już pan lepiej sobie sądzi. Dziękuję. Zakończyliśmy przesłuchanie świadków. Proszę biegłą psychiatrę o podejście do barierki. Jak się pan nazywa? Krzysztof Sądej. Ile pan ma lat? 50. Kim pan jest z zawodu? Lekarzem, specjalistą w psychiatrii. Czy jest pan biegłym sądowym? Tak, jestem biegłym sądowym z listy biegłych sądowych, prezes sądu węgłego sądu. Gdzie pan mieszka? W Szydowie. Stosunek do stron? Opisy. Połączam pana odpowiedzialności kary za wydanie fałszywej opinii i przypominam wagę złożonego przyrzeczenia. Dziękuję, wysoki sądzie. Przyrzeczenie to pamiętam. Jeśli chodzi o moją opinię tej sprawy, to po przeprowadzeniu zaleconych badań mogę z całą pewnością stwierdzić, że na chwilę obecną Dominika Kot ma problemy z akceptacją samej siebie oraz jest permanentnie niebezpieczna. Potrzebuje pomocy medycznej, by wrócić do stanu zdrowia z przeciągłym badań. Ponadto w związku ze zdjęciami przedstawiającymi ją w negatywnym świetle znacznie pogorszyła się jej samoocena, co również będzie wymagało odpowiedniej opieki lekarzy, specjalistów bądź terapeutów. Uważam, że przestępstwo, jakie upadło ofiarą, odbiło się na jej samoocenie i zdrowiu. Stwierdzam, że dozna wstrząsu psychicznego. Podtrzymuję swoją opinię wydaną na piśmie i proszę o pytanie. Jak dotkliwe skutki na zdrowiu pokrzywdzenia wywołało to zdarzenie? Aby Dominika Kłod wróciła do stanu zdrowia w przeciągu zdarzeń, niezbędne są konsultacje specjalistyczne, a przy braku poprawy terapia u psychologa oraz leczenie farmakologiczne hałmujące w skutki wstrząsu, które doznała. Czy pokrzywdzona korzystała wcześniej z pomocy psychiatry i psychologa? Nie. Czy oskarżyciel posiłkowy na jakieś pytania? Nie. Czy możliwe jest, by stan psychiczny pokrzywdzonej był efektem innych czynników niż traumatyczne przeżycia? Tak, zdarza się, że osoby, zwłaszcza dorastające, bardziej niż inne, przeżywają wchodzenie w okres dorosłości. Przez to, że ich stan psychiczny zmienia się, zaniża się samoocena, często też nie akceptują siebie i swojego ciała, ale w tak poważnym stopniu to rzadkość. Oskarżona ma pytanie do biegłego? Nie. Czy może pan ocenić, jak długo utrzymał się stan pokrzywdzonej? Według mnie kilka miesięcy temu był punkt kulminacyjny, a teraz Dominika powoli dochodzi do siebie. Jeśli nie ma pytań do biegłego, to dziękuję. Sąd postanowił ujawnić dowód postępowania przygotowawczego w postaci zdjęcia pokrzywdzonej wraz z odrzuconymi komentarzami. Co oskarżony ma do powiedzenia przy takim dowodzie? Przysięgam, że to nie ja, Dominika. Nie widzisz, że cię kocham? Jakoś nie widzę, ale może wzrok mam słaby. Niech lepiej sąd się wypowie o tej twojej miłości. Uwagi o sobie ze strony nie zachowałem na siebie. Czy strony zgłaszałem jakieś wnioski dowodowe? Wnoszę o dopuszczenie dowodu z zeznań Macieja Krawczyka, byłego chłopaka pokrzywdzonej, który porzucił ją tego roku dla wykazania trudnego charakteru pokrzywdzonej.
stanowiska prokuratury? Wnoszę o oddalenie tego dowodu, bowiem jest on nieprzydatny do stwierdzenia rozpatrywanych okoliczności oraz prowadzi do przedłużenia postępowania. Sąd postanowił na mocy artykułu 170 paragraf 1 punkt 2 i 5 Kodeksu Postępowania Karnego oddalić wniosek dowodowy o obrońcy, albowiem okoliczność, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy oraz uwzględniając to, że przeprowadzenie wnioskowego dowodu zmierza w sposób oczywisty do przedłużenia postępowania. Powyższe postanowienie podlega zaskarżeniu, ale oddalenie wniosku dowodowego nie stoi na przeszkodzie późniejszemu dopuszczeniu dowodu, choćby nie ujawniły się nowe okoliczności. Czy są inne wnioski dowodowe? Nie. Sąd postanowi na mocy artykułu 394, paragraf 1 i 2 Kodeksu Postępowania Karnego dane dotyczące oskarżonego oraz protokoły i dokumenty podlegające odczytaniu uznające się akta sprawy uznać za ujawnione bez odczytania. Czy strony domagają się uzupełnienia postępowania dowodowego? Nie. Nie. Zamykam przewód sądowy i udzielam głosu stronom. Najpierw pani prokurator. Wysoki Sądzie, zabraliśmy się tu, aby osądzić oskarżonego Adriana Zawiszę o przestępstwo z artykułu 190a, paragraf 1 i paragraf 2 Kodeksu Karnego popełnionego na szkodę Dominiki Kot. Po przedstawionych dowodach nie mam żadnych wątpliwości, że sprawca nękał skrzywdzoną, wzbudzając u niej poczucie zagrożenia, wykorzystał jej wizerunek, przez co narzucił szkodę osobistą tej młodej, niewinnej osobie. Pomimo tego, że Dominika kilkakrotnie odmawiała spotkań ze oskarżonym, obecny tutaj Adrian Zawisza nadal nalegał na spotkanie. Co więcej, wysyłał jej każdego dnia kilkadziesiąt wiadomości SMS na jej telefon komórkowy i śledził ją w drodze do szkoły i pojawił się pod jej domem. Skutkiem tego był strach oraz utrata poczucia bezpieczeństwa u pokrzywdzonej. Wysoki Sądzie, to nie jest normalne zachowanie. To nie jest miłość, o której tak demonstracyjnie zapewnia oskarżony. Konfrontacja wyjaśnień oskarżonego z pozostałymi dowodami, nie pozostawiając łudzeń, iż jego są nieprawdziwe. Nie możemy zapomnieć o tym, iż Adrian Zawisza, gdy dowiedział się o grożącej mu odpowiedzialności karnej, dnia 3 marca 2016 roku, z zemsty umieścił komentarze w internecie, iż pokrzywdzona daje się fotografować za pieniądze lub nago. Wszyscy to obecnie widzimy, co teraz przeżywa to biedne dziecko. Powołany w sprawie biegły psychiatra sądowy stwierdził u pokrzywdzonej zaniżenie własnej wartości i potrzeby pomocy specjalisty w wyniku doznanych przeżyć. Wysoki Sądzie, obecny tutaj Adrian Zawisza, ma już na swoim sumieniu pobicie kolegi, więc nie jest taki spokojny, na jakiego wygląda. Nie mam wątpliwości co do winy oskarżonego. Wysoki Sądzie, wnoszę o sprawiedliwy wyrok i wymierzenie oskarżonemu kary 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym wykonaniem kary na próby okresu lat 3, oddanie go pod obligatoryjny dozór kuratora jako sprawcy młodocianego, powstrzymanie go od jakiegokolwiek kontaktu z pokrzywdzoną i obciążeniem kosztami procesu. Oskarżyciel posiłkowy o co wnosi? O surowy wymiar kary. Oto co pani prokurator. I żeby wreszcie dał spokój mojej córce, której niepotrzebny taki adorator. Udzielam głosu obrońcy. Proszę bardzo, pani prokurator. Wysoki Sądzie, nie zgadzam się z takim wnioskiem prokuratora, że mojego klienta trzeba koniecznie skazać. Analizując wnikliwie materiał dowodowy w tej sprawie, można zauważyć, iż zarysowała się spora różnica między oskarżycielem a obroną, jeśli chodzi o postać mojego klienta w tej sprawie. Mamy tutaj dwoje bardzo młodych ludzi, przed którymi życie stoi otworem. Wybory, których muszą dokonać i decyzje, wpłyną na ich dalszą egzystencję. Każdy z nas kiedyś był zakochany, doświadczył pierwszej miłości. Ale czy z każdego zakochanego od razu musimy robić kryminalistę? Wysoki Sądzie, faktem jest, że mój klient wysyłał SMS-y do pokrzywdzonej, chodził za nią. Tak robią wszyscy zakochani. Faktem jest również, iż wysyłał kilka wiadomości SMS-owych dziennie. Tak robią wszyscy nastolatkowie. W mojej opinii twierdzenie, iż oskarżony nękał ją telefonami, jest przesadne i nie odzwierciedla prawdziwych zamiarów mojego klienta. Miasteczko, w którym mieszkają, nie jest jakąś wielką metropolią, dlatego nie trudno jest przypadkowo wpaść na siebie.
mój klient kilka razy przebywał niedaleko domu pokrzywdzonej, ale był to zwyczajny zbieg okoliczności. Nikt oprócz pokrzywdzonej nie zaobserwował, że były to zbyt częste wizyty. Jestem przekonana, że osoba zakochana nie chciałaby zrobić krzywdy swojej drugiej połówce. Stąd też wywód, iż pan Adrian nie jest autorem tych zdjęć. Są to niczym niepotwierdzone spekulacje. Moim zdaniem zebrane dowody nie pozwalają na przypisanie mu winy. Dlatego też proszę o uniewinnienie i oczyszczenie z zarzutu mojego klienta oraz o zasądzenie nieopłaconej obrony z urzędu według norm taryfowych. O co wnosi oskarżenie w swoim ostatnim słowie, przyznającym za ci grafię? Oto to pani mecenas, jestem niewinny, ta sprawa to jest jako pomyłka. Ogłoszenie wyroku następuje. Proszę wszystkich o wysłuchanie wyroku w pozycji stojącej. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Sąd Rejonowy w Strzyżowie, w drugim Wydziale Karnym, w składzie półobecnym, przy udziale prokuratora Dominiki Kowalskiej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2016 roku, sprawa w karnej z oskarżenia publicznego prokuratora Rejonowej w Strzyżowie, Adriana Zawiszy, syna Jana i Anny Domu Markowska, urodzona 14 lutego 1995 roku w Rzeszowie. Sąd postanawia. W punkcie pierwszym oskarżonego Adriana Zawiszy uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, a w części jasnego znamiona występu określonego artykułu 190a paragraf 1 oraz artykuł 190a paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 190a paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. W punkcie drugim. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 70 paragraf 1 punkt 1 i paragraf 2 kodeksu karnego wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności oskarżenia warunkowo zawiesza tytułem próby na okres lat 3. W punkcie trzecim. Na podstawie artykułu 73 paragraf 1 paragraf 2 kodeksu karnego w okresie próby oddaje oskarżonego pod nazwę kuratora sądowego. W punkcie czwartym na podstawie artykułu 72 paragraf 1 punkt 7 a kodeksu karnego obowiązuje oskarżonego do powstrzymania się od jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzoną warunką pod. W punkcie piątym zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Moniki Pokory z Kancelarii Adwokackiej w Strzyżowie kwotę 516,60 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonym z urzędu. W punkcie szóstym. Zdanie oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, w tym od opłaty sądowej w całości, przydających od niego podatkowi obciąża Skarb Państwa. Proszę usiąść, co teraz poda uzasadnienie wyroku. W okresie od 3 stycznia 2016 roku do 3 marca 2016 roku Adrian Zawisza wysyłał liczne wiadomości SMS na telefon komórkowy do Dominiki Kłod. Nalegał na spotkania z nią, śledził ją. Wszystkie powyższe sytuacje wytworzyły pokrzywdzonej poczucie zagrożenia oraz naruszenie jej prywatności. Oskarżony, podszywając się pod Dominikę Kłod, umieścił w internecie obraźliwe informacje na jej temat, takie jak przerobione zdjęcia w bikini, ukazujące... A ty mam oskarżony podszywanie się. Chyba, jak ty się tam odruchasz, to wszystko widać na biurowie parlamentu. To umolnie bije. No to przestaje. Nie rozumiem kosztami procesu. Oskarżyciel posiłkowy o co wnosi? O surowy wymiar kary. O to, co pani prokurator. I żeby wreszcie dał spokój mojej córce, której niepotrzebny taki adorator. Udzielam głos obrońcy. Proszę bardzo, pani mecenas. Wysoki sądzie, nie zgadzam się z takim wnioskiem prokuratora, że mojego klienta trzeba koniecznie skazać. Analizując wnikliwie materiał dowodowy w tej sprawie, można zauważyć, iż zarysowała się spora różnica między oskarżycielem
A obroną, jeśli chodzi o postać mojego klienta w tej sprawie. Mamy tutaj dwoje bardzo młodych ludzi, przed którymi życie stoi otworem. Wybory, których muszą dokonać i decyzje, wpłyną na ich dalszą egzystencję. Każdy z nas kiedyś był zakochany, doświadczył pierwszej miłości. Ale czy z każdego zakochanego od razu musimy robić kryminalistę? Wysoki sądzie, faktem jest, że mój klient wysyłał SMS-y do pokrzywdzonej, chodził za nią. Tak robią wszyscy zakochani. Faktem jest również, iż wysyłał kilka wiadomości SMS-owych dziennie. Tak robią wszyscy nastolatkowie. W mojej opinii twierdzenie, iż pokrzywdzony, iż oskarżony nękał ją telefonami. Jest przesadne i nie odzwierciedla prawdziwych zamiarów mojego klienta. Miasteczko, w którym mieszkają, nie jest jakąś wielką metropolią. Dlatego nie trudno jest przypadkowo wpaść na siebie. Mój klient kilka razy przybywał niedaleko domu pokrzywdzonej, ale był to zwyczajny zbieg okoliczności. Nikt oprócz pokrzywdzonej nie zaobserwował, że były to zbyt częste wizyty. Jestem przekonana, że osoba zakochana nie chciałaby zrobić krzywdy swojej drugiej połówce. Stąd... Tak? Nie. Jestem przekonana, że osoba zakochana nie chciałaby zrobić krzywdy swojej drugiej połówce. Stąd też wywód, iż pan Adrian nie jest autorem tych zdjęć. Są to niczym niepotwierdzone spekulacje. Moim zdaniem zebrane dowody nie pozwalają na przypisanie mu winy. Dlatego też proszę o uniewinnienie i oczyszczenie z zarzutu mojego klienta oraz o zasądzenie nieopłaconej obrony z urzędu według norm taryfowych. O co wnosi oskarżenie w ostatnim słowie przed mającym zarcie rokiem? Oto to pani mecenas. Jestem niewinny. To jest prawo jako pomyłka. Ogłoszenie wyroku na stanowisku. Proszę wszystkich o wysłuchanie wyroku w pozycji stojącej. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej Sądu Rejonowego w Strzyżowie w drugim Wydziale Karnym w składzie półobecnym przy udziale prokuratora Dominiki Kowalskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2016 roku sprawa w karnej z oskarżenia publicznego prokuratora Rejonowego w Strzyżowie Adriana Zawiszy, syna Jana i Anny Domu Markowska, urodzona 14 lutego 1995 roku w Rzeszowie. Sąd postanawia. W punkcie pierwszym oskarżonego Adriana Zawiszę uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu, opisanego w części wstępnej wyroku, a przekreślonego znamiona w ustępku określonego artykułu 190a paragraf 1 oraz artykuł 190a paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego i za to na podstawie artykułu 190a paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. W punkcie drugim. Na podstawie artykułu 69 paragraf 1 i paragraf 2 kodeksu karnego w związku z artykułem 70 paragraf 1 punkt 1 i paragraf 2 kodeksu karnego wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności oskarżenia warunkowo zawiesza tytułem próby na okres lat 3. W punkcie trzecim na podstawie artykułu 73 paragraf 1 i paragraf 2 kodeksu karnego okresie próby oddaje oskarżonego pod nadzór kuratora sądowego. W punkcie czwartym na podstawie artykułu 72 paragraf 1 punkt 7 a kodeksu karnego obowiązuje oskarżonego do powstrzymania się od jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzoną prawniką pod. W punkcie piątym zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Moniki Pokory z Kancelarii Adwokackiej w Strzyżowie kwotę 516,60 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej oskarżonym z urzędu. W punkcie szóstym zdanie oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w tym od opłaty sądowej w całości, przydających od niego podatkowi obciąża Skarb Państwa. Proszę usiąść, to teraz podam uzasadnienie wyroku. W okresie od 3
stycznia 2016 roku do 3 marca 2016 roku Adrian Zawisza wysyłał liczne wiadomości SMS na telefon komórkowy Dominiki Kot. Nalegał na spotkanie z nią, śledził ją. Wszystkie powyższe sytuacje wytworzyły pokrzywdzone poczucie zagrożenia oraz naruszenie jej prywatności. Oskarżony, podszywając się pod Dominikę Kot, umieścił w internecie obraźliwe informacje na jej temat, takie jak przerobione zdjęcia dziewczyny ukazujące ją w bikini, zamieszczając pod nimi komentarze o treści erotycznej, ośmieszając je w ten sposób w środowisku szkolnym, jak i wśród znajomych. Adrian Zawisza nie przyznał się do nękania Dominiki Kot. Stwierdził, że wysyłał liczne SMS, bo się zakochał. Odnosząc się do zebranego z prawa materiału dowodowego, ta analiza jego i ocena w sposób niewątpliwy wykazała winę i sprawstwo oskarżonego odniesie popełnienia zarzuconego mu czynu. Potwierdzeniem winy i sprawstwa oskarżonego Zawiszy są już przede wszystkim zeznania pokrzywdzonej Dominiki Kot, jak i świadków. Wina i sprawstwo oskarżonego znajduje też oparcie w wydrukach ogłoszeń na portalach społecznościowych, a także w treści wysyłanych SMS-ów. Sąd uwzględnił również opinię biegłego sądowego, psychiatry i uznał ją za mającą znaczenie, przede wszystkim w zakresie odnosząc się do określenia, że następstwem czynów oskarżonego są problemy pokrzywdzonej z akceptacją siebie i jej stany lękowe. Za tak przepisane przestępstwo sąd wymierzył oskarżonemu jednak karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania tytułem próby na okres lat 3. Jaką karę w pełni realizującą wymogi zasad prewencji ogólnej i szczególnej oraz sprawiedliwej odpłaty, biorąc z jednej strony pod uwagę fakt, że przestępstwo przypisane oskarżonemu cechuje się w znaczenie stopnie społecznej szkodliwości, z drugiej zaś strony biorąc pod uwagę fakt, że oskarżony dotychczas nie był karany sądownie. Sąd uznał więc, że kara pozbawienia wolności orzeczona z dobrodziejstwem warunkowym zawieszenia jej wykonaniem umożliwi pełni realizowany celów kary wobec oskarżenia. Kara i oskarżony środek probacyjny mają także zapobiec powrotowi oskarżenia do jakiegokolwiek przestępstwa. Powyższe cele resocjalizacyjne ma realizować również orzeczenie o oddaniu oskarżonego okresu próby pod dozór kuratora sądowego, jako że jest on sprawcą młodocianym, kierujący przede wszystkim dążeniem do zaprzeczenia przez oskarżonego nękania pokrzywdzonej, co w oparciu o treść artykułu 72, paragraf 1, punkt 7a Kodeksu Karnego zobowiązał Adriana Zawiszę do powstrzymania się do kontaktowania się z Dominiką Kot. Warto sobie uzmysłowić, że jak oskarżony tego warunkowo nie spełni, może pójść nawet do więzienia. Natomiast zwolnienie oskarżonego, bezrobotnego, nie posiadającego majątku i będącego na utrzymaniu ojca od obowiązku ponoszenia kosztu sądowego znaje uzasadnienie w przepisie artykułu 624, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Ogłoszony wyrok nie jest prawomocny, nie polega zaskarżeniu w drodze apelacji. Ażeby ją wnieść, należy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, a następnie w terminie zawitym 14 dni od daty wręczenia opisu wyroku wraz z uzasadnieniem skierować apelację do Sądu Okręgowego w Rzeszowie za pośrednictwem tutejszego sądu. Czy oskarżony i oskarżycielka posiłkowa treść wyroku, jego ustne motywy i pouczenia o apelacji zrozumieli? Tak. Zamykam posiedzenie i dziękuję wszystkim za uwagę.